Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Block and Load. Jak widzicie, jest to kolejny odcinek z tej świetnej w sumie gry. Gry, która podbiła godziny moje steamowskie po prostu bardzo szybko. I gra, która podbiła też wasze serca i z wami można tutaj też pograć. Niestety muszę od ostatniego meczu stosować pewną taktykę wyłączania wszystkich zawodników na samym starcie, ponieważ no niestety trafiają się osoby, które gadają cały mecz głupoty. Dzisiejszą postacią, którą wypróbujemy bardziej niż zagram na podstawie poradnika, to dzisiaj nie będzie już taki poradnik, ponieważ zagrałem tą postacią dopiero dwa mecze. Może, nie wiem, może kolejny odcinek to będzie poradnik do tej postaci, jak już ją bardziej ogarnę czy coś. Dzisiejszą postacią będzie Kira-chan. Spróbuję mniej więcej wytłumaczyć, o co w niej chodzi, aczkolwiek jeszcze sam jej do końca nie ogarniam, także zobaczmy sobie. Pasywna umiejętność. Kira-chan thrives on defeating opponents, regenerating health and becoming resistant to damage for a short time whenever she kills an enemy hero. Czyli ta jej podstawowa umiejętność robi coś jakby ten perk, czyli ona jest troszeczkę wytrzymalsza, regeneruje się po zabiciu, czyli nią ogólnie trzeba walczyć. Dlatego mam też te dwa perki na nią wrzucone. Czas tutaj już nas goni, jeżeli chodzi o bloki, to są podstawowe bloki, jakie biorę na postacie typu skill, czyli takie, żeby zrobić pułapki i takie, żeby mieć zawsze jakąś jedną dużą bombę na wyrzucenie. Oczywiście przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć dzwoneczek. Dzwoneczek oczywiście pozwala wam otrzymywać powiadomienia i dostawać informacje o tym, że w ogóle mój film pokazał się na kanale. Niestety taki mamy YouTube w 2017 roku, że trzeba jeszcze oprócz samej subskrypcji włączać także ten głupi dzwoneczek. Także okej. Jak zwykle podstawowa sprawa na każdej postaci to początek gry, w którym trzeba troszeczkę pościnać i troszeczkę poniszczyć tutaj kamyczków czy różnych tych pierdów, materiałów, żeby pozbierać sobie zasoby jakieś, które będą nam później towarzyszyły, no do niszczenia po prostu będą nam potrzebne, trzeba walutę zarobić tak jakby, czyli trzeba to trochę poniszczyć. Fajnie byłoby, gdyby tutaj ktoś od nas położył. To jest taki uniwersalny build, jeżeli chodzi o postacie, moim zdaniem. Ponieważ mamy tak, możemy zdefować właśnie tymi najlepszymi klockami. Możemy do defa dodać na przykład elementy pułapki, czy nawet do ataku, jak chcemy, te elementy pułapkowe. Fajnie by było. No super, że ktoś defuje ogólnie u nas. Nie mamy niestety po raz kolejny tą Kira-chan. Powiem wam, mam pecha póki co Kira-chan do trafiania na mecze. Zagrałem ją przed chwilą dwa mecze. Jeden wygrałem, drugi przegrałem. Przy czym prawie samemu wygrałem mecz, grając 5 na 5. Naprawdę. 2700 zbitego tego miałem. Objektiva samemu były tylko dwa, także było blisko. Ponad połowę tego drugiego zbiłem. Więc było ok. Do momentu, no, gdy nasi czterej stali na naszym respie i nic nie zrobili kompletnie. Naprawdę nic. Nie, po prostu sobie stali i widzieli, jak rozwalają nam wszystko. Także ok. Tutaj sobie założymy coś takiego. Tutaj sobie założymy coś takiego. Wiecie co? Ja muszę to prowizorycznie mega zrobić. Ja nie powinienem teraz czasu tracić na defa, no ale jak widać, mój zespół po prostu nie gra. Nie wiem, mojego zespołu nie ma, mój zespół gdzieś zaginął, także ja muszę zrobić prowizoryczny def jakiś. Tutaj mamy pierwszy inhibitor, tutaj mamy już głównego cuba, gdzieś na górze on chyba się znajduje, z tego co pamiętam na tej mapie. Jeżeli chodzi o postać Kira-chan, no to jak widzicie, mamy do dyspozycji taką jakby łopatkę z telefonu, która się wyświetla, taki jakby hologram. Coś w tym typie. Nie wiem, co ci ludzie naprawdę robią. Chyba trolują mi giereczkę. No niestety, tak też może wyjść. Aha, tu są mortarki. Fajnie, on już tymi mortarami ja pierdziele, ci ludzie naprawdę nie wiem, co grają. Oni grają w inną grę chyba. No patrzcie, co... Oni już czy oni destroya sobie robią? Ten ninja, czy sobie destroya nabija w tym momencie? Że niszczy te wszystkie klocki? Nie wiem tak naprawdę, co on robi.
Jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o Kirecza, no to tą umiejętność pasywną tutaj opowiedziałem o niej, albo dobra, mogę to nazwać poradnikiem w sumie, mniej więcej wiem jak to działa. Zawsze to jakiś tego typu poradnik przynajmniej będzie, jakikolwiek do tej postaci. Jeżeli chodzi o jej właśnie łopatkę, no to mamy tą łopatkę. Jeżeli chodzi o umiejętność pod jedynką, czy jej skilla pod jedynką, to jest to teleport. Tylko że ten teleport działa w taki sposób, iż otwiera się portal, do którego przez który my możemy w trakcie gry po prostu sobie przejść, na przykład rozstawiam jeden obok nas, drugi obok bazy przeciwnika i tam możemy sobie w każdym momencie przyjść, aczkolwiek on działa w dwie strony, czyli nie, w dwie strony nie znaczy, że możemy sobie przez niego przeskakiwać, w sumie możemy, tak, ale chodzi o to, że przeciwnicy także mogą z niego korzystać, przez co no trzeba go ukrywać raczej, bo inaczej no przeciwnicy sobie z niego będą właśnie korzystali i będą na plus wychodzić. Jeżeli chodzi o jej F-kę, czyli super umiejętność, jest to coś takiego, że dostajemy tak jakby unlimited ammo, czyli nieskończoność amunicji na jakiś tam okres czasu. Nie wiem ile dokładnie, ale to jest, wiecie, no, walczycie po prostu w ferworze walki, włączacie to i walicie z tych dwóch broni, które są do dyspozycji, o których zaraz jeszcze powiem. Oprócz tego daje też to szybkość chyba przeładowywania czy strzelania po bliskim sojusznikom, coś takiego, chyba jedno albo drugie. Mógłbym włączyć oczywiście pod klawiszem H tutaj, mniej więcej, żeby to się pod klawiszem G chyba, czekajcie, G czy H, czekajcie, gdzie to było, pod P, nie, pod I. Tutaj mamy wszystko napisane, także jeżeli ktoś chce sobie przeczytać. Gain boost to reload speed while the effect... Okej. Okay. Czekajcie, pod którym to było? No, także reload speed też jest zwiększony. Oprócz tego, jeżeli chodzi o broń, mamy w posiadaniu, i tylko jeżeli chodzi o te bronie, to nie wyczaiłem jeszcze. Mamy dwa karabinki. Prawym przyciskiem myszy strzelamy w ten sposób, lewym normalnie w miarę, czyli prawy przycisk myszy na blisko. No jeżeli chodzi o broń drugą, no to mamy wyrzutnię. W takim razie, no zaraz zobaczycie, jak to będzie mniej więcej działało w walce. Aczkolwiek znowu, kolejny minus, tak jak mówiłem, drużyny jest to, że nie mamy żadnego medyka w tym momencie. A to jest mega minus dla nas. Kira-chan nie ma jak się cofnąć, w sensie, ja się mogę cofnąć Kirą, ale nie będę miał żadnego healka ani niczego w tym guście, niestety. Przez to, także czekajcie, pójdziemy sobie tu, zarzucimy sobie jedną rzecz. Dobra, jednak tutaj się wkopiemy. Muszę ten, znaczy chcę w sumie ten portalik załadować gdzieś tutaj w ścianie, żebyśmy się mogli przenosić. Kurczę, już mi w gardle zasycha normalnie, to od jerbki pewnie, którą sobie tutaj sączę. Czekajcie, zrobię tak, ogólnie zawsze jeszcze robię taką pułapeczkę w razie czego, gdyby ktoś tutaj jednak się przekopał do tego miejsca. Także taką pułapeczkę zawsze gdzieś tutaj strzelę. Tutaj jeszcze coś takiego zrobię, tutaj o, niech będzie, niech to wygląda legitnie jakoś. No, nie wygląda jakoś mega legitnie tak naprawdę, ale okej. To jest, o Jezu, nie, to już ninja był, no to nice, no to fajnie, że ktokolwiek broni od nas. Mamy klauna, ale klaun nic nie robi. Tutaj jest przeciwnik, został zabity, wskoczył prosto na moją pułapkę, no okej. Ja jestem z tego faktu zadowolony w sumie, że gościu wskoczył na moją pułapeczkę idealnie. Ja dostałem fraga na pewno, z tego względu, no oni nic nie robią, no super panowie, koledzy, super, panowie są świetni, super wrzucone przyspieszenia i takie tam. Dobra, tutaj trzeba ponawalać, mają tureta, kogo oni mają w ogóle tu, o Jezu, oni mają, nie, oni, powiem tak, jeżeli miałbym wybierać po samych pikach, to już bym wybrał, jednak jeżeli chodzi o zwycięski team, to ich, of course. Okej, okay, zniszczyłem ninja. Gość zrobił sobie jakąś drogę do nieba. Aczkolwiek wiecie, no takie teamki jak nasz mogą się okazać nad niespodziewanie po prostu dobre. Mogą się nagle okazać, hej, jednak to jest coś w tym, że macie na przykład dwa razy Kogwila, który może sobie wejść do przeciwnika i coś tam porobić, nie? Czekajcie, bo mnie ten Roli Poli tutaj bije. Ja nie mam się niestety gdzie zregenerować. Jak już powiedziałem. No i Roli Poli mnie dorwał niestety. No i tak to będzie wyglądać w tym momencie. Okej. Okay. No i teraz tak, powiem wam. Oni mają postać defensywną, tego chomika, i zastanawiałem się, bo ja ogólnie dzisiaj kupiłem tę Kirę.
I zastanawiałem się, czy by czasem nie kupić sobie, wiecie, czy by sobie tego chomika nie kupić, bo on też jest całkiem niezłą postacią. Ale padło jednak na Kirę. Myślę, że nią szybciej po prostu zarobię na inne rzeczy. Chomik jest okej, ale chomik jest dosyć specyficzną postacią. Także mogłoby nie być tak fajnie jak Kirą. Można byłoby też, no nie wiem, on jest chyba trudniejszy do jakiegoś fajnego pokazania. Nie wiem, co to są za klocki tak naprawdę. Nie mam pojęcia, co to za klocuszki były. Ale to tak, tu jeszcze założę to, tu jeszcze założę to. Tutaj musimy założyć coś. O, fuck, chciałem bombę tu zakładać, god damn. Nope. Halo, ninja mnie bije, skądś nade mną. Nade mną jest ninja. I to jest, widzicie. Pierdziele, co on robi? Dobra, dał radę na szczęście nasz ninja. Wiecie co, musimy im teleport gdzieś założyć. No, tak jak mówiłem, po samym teamku teoretycznie oni są in plus moim zdaniem, aczkolwiek z drugiej strony, tak jak mówiłem, no może się okazać, że nasz ten taki teamek, no da radę po prostu. Dobra, tu są fejkowe bloczki pozakładane, nie mają obrony, teoretycznie oni nie mają w sumie zrobionej obrony. To jest ich piętą achillesową w tym momencie, że oni nie mają takiej stricte obrony zrobionej. Czekajcie, spróbuję tutaj walnąć, przynajmniej ten teleporter, albo nie, albo czekajcie, ja się spróbuję poprzekopywać jednak. Spróbuję się gdzieś przekopać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam mamy respawn pada już położonego, no niestety, tak, no ten teamek jest agresywny mega u nas, mamy... Jeżeli dobrze byśmy zagrali, to teoretycznie bez tej obrony jesteśmy w stanie to zrobić, bo oni... Ten ninja ma 8-2-0 już, ale widzę, że on nie idzie na atak. Także jesteśmy w stanie to zrobić. To dobra, może być średni mecz. W sensie oni po swoim ustawieniu, Tureto teoretycznie z roli polim, nie powinni nam pozwolić przejść do nich. Plus tych dwóch ninja powinno załatwić sprawę ataku u nich w drużynie. A do tego jeszcze jako supportier, powiedzmy Cogwheel, albo w obronie, albo w ataku. Ale jak widzicie, oni nie mają kompletnie obrony. Oni jednak nie zrobili obrony, także okaże się, że wygramy to za chwilę jeszcze. Naprawdę, no patrzcie, co się dzieje. Ja założyłem podstawową obronę u nas, tylko i wyłącznie podstawową obronę. Przypominam, podstawową zrobiłem tylko i wyłącznie. Dobra, tu zrobię teleporcik, miejmy nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Albo coś. Okej. Okay. Przekopmy się i teraz tak. Co oni tam mają? Dobra. Rąbiemy tego Cogwheela na blisko. O fuck. Amunicja! O kurde, ale zrąbałem! Zapomniałem o amunicji, mogłem F-kę włączyć, ale widzicie. Kira-chan jest w stanie zrobić w pewien sposób Cogwheela. Od pleców, ale jest w stanie. Gdybym włączył na przykład F-kę, pewnie byłbym w stanie to zrobić. Okej. No już wyrównaliśmy się prawie, jeżeli chodzi o atak, obronę tutaj. Panie Afro, wypierdzielaj pan stąd! Ja pierdzielę, nie ma jak tam wejść nawet w tym momencie. Ja pierdykam, no i on to nam zniszczy, no. Nie lubię czegoś takiego, teamek po prostu, nie wiem, buja w obłokach gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Czy nam ktoś zniszczył teleportier? A, hej Roli Poli. Fajnie, że tutaj sobie przyszłaś i zniszczyłaś nam teleportier. Dzięki bardzo. Dziękuję ci, naprawdę z całego serduszka. Dobra, zniszczymy im to chyba w tym momencie, żeby nie było. Dobra, Roli tutaj mi już założyła jedną rzecz. Także ja zrobię tutaj ten teleportier bardziej i go schowam może jeszcze. Wiecie, i spróbuję teraz... W ogóle teraz można do nich tak spróbować przejść. Nie zużyłem nawet żadnej bomby póki co w tym meczyku. Także całkiem nieźle to wyszło. Czekajcie, bo ja nigdy nie wiem, gdzie to jest ten punkcik. On jest teraz wyżej chyba, nie? Ten punkcik. No nie wiem, czekajcie, bo my w ogóle bijemy, zaraz wyjdzie, że ja w ogóle w tym meczu nic nie zrobię jeszcze. Tak, zaraz wyjdzie, ktoś mnie jeszcze klepie od tyłu.
No nieźle, Roli Poli. Fajnie mnie tam klepiesz. Wiedziałem, że to Roli Poli był. On się na mnie uczepił, ten Roli Poli, ale w sumie wiecie co? Jeżeli ja mam zrobić zawabik Kirom-chan, a mój team ma wygrać to w tym momencie, ja mogę być wabikiem. Ja nie muszę być pierwszy. Ważne, byśmy wygrali. Tak, to jest na górze, jak widzimy. A wygramy to. Okazuje się, że po prostu lepszy atak wygrał. Wygrał lepszy atak. Oni nie mieli ani obrony, ani ataku. Mieli dużo lepszy team. Mogli mieć dobrą obronę. Wygraliśmy. Nic nie zrobiłem. Rozkopałem się. Ja się przygotowałem na dłuższą grę. A tu króciutka gra wyszła tak naprawdę. Serio, no. Mega krótka gra i chyba zagramy sobie po prostu kolejną. Ja będę gdzieś na końcu pewnie. Ja nawet nie użyłem żadnej bomby. Miałem strasznie dużo klocków, których nie zużyłem. Level up, czwarty level na Kirze-chan. Także poproszę tutaj jeszcze mi pokazać, co się stało. No okej, czwarty poziom. Byłem drugi. Wiecie co? Gdybym chociaż część obiektywa zbił, albo gdybym wybombił bombami, może byłbym wyżej. Ale tak, to no widzicie, no wybudowałem więcej, dużo więcej zarobiłem, nie miałem na co tego wydać, nie miałem co niszczyć kompletnie. Postrzelałem się trochę, okej, całkiem niezły mecz. Także widzimy się już za chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem. Drugi mecz, oczywiście Kirom-chan. I jak możecie już zauważyć, znowu nie mamy postaci Brains i mamy cztery postacie skillowe. Super! Oni mają defa, mają dwie, trzy postacie skill i jedną jeszcze... Nie, cztery postacie też skill. Oni mają w sumie... Tak, Clown Fiesta też jest ze skilla. Także okej, mamy mapę z dwoma, w sumie tutaj z dwoma, Boże, tutaj ktoś przechodzi, ninja jakiś, najgorszy na świecie, halo panie ninja, proszę się uspokoić. Mamy mapę z dwoma inhibitorami i jednym oczywiście Nexuskiem. I teraz tak, oni mają Tureto u nich na pewno będzie coś tutaj sobie kładł, jakieś działka, tak, tak jak jego nazwa mówi, Tureto będzie sobie kładł turety, jeden turecik jest rozwalony już. Na szczęście mają te postacie skillowe, przez co zobaczymy, kto będzie miał lepszego defa. Czy nasz jeden Yeti, czy ich jeden Tureto. Tutaj już widziałem klauna, który podążał, właśnie już lewą, o Jezu, gdzie... Ja nie wiem, nie pytajcie mnie, gdzie ja strzelam czasem, bo ja sam nawet nie wiem, tak naprawdę. Czasem, a w ogóle to oprócz tego, że ja czasem nie wiem, gdzie ja strzelam, to tak naprawdę ta postać też nie wie, gdzie strzela. Także bierzcie to pod uwagę, że tak czasem bywa. Tutaj mam jakiegoś ninja, który próbuje właśnie sobie wbić, ale on naprawdę ma bursta. Ta moja postać naprawdę ma bursta na blisko. Tylko potrzebuje amunicji, no. Czego nie mamy niestety. Amunicyjki nie mamy zbytnio. Ale możemy zbijać sobie bez problemu w tym momencie Cube'a. A nie, bo ten ninja w ogóle był... Ten ninja był enemy! A ja myślałem, że on był ze mną! I tak patrzyłem, hej, ninja, czemu ty nic nie robisz? No, także bez postaci Brains mamy o tyle lipę, że nie mamy amunicji, nie mamy leczenia i teoretycznie nie mamy defa. No, defa jakiegoś w tym momencie mamy, ponieważ jest nasz Yeti, ale Yeti niestety nie wydefuje wszystkiego, jak widać. Dobra, lecimy z gówniksami. Znaczy z przeciwnikami, przepraszam, że nie było. Dobra, jeden zabity. Wiecie, co możemy zrobić? Po prostu wejść tutaj. O fuck, nie, czekajcie. Musimy zrobić tak. Ja pierdzielę, nie ogarnąłem sytuacji. Nie ogarnąłem sytuacji. Chociaż, czekajcie. Ja to jeszcze zrobię. Nie ogarnąłem sytuacji, ale... Wracam, by ją ogarnąć, także proszę bardzo, niszczymy sobie obiektywa. Dobra, już nas bije w plecy niestety. Ale strasznie źle to zrobiłem wolno, no nie ogarniam. To jest mój czwarty mecz, także wiecie. Siema Hogaty, pozdrawiam YouTube, pozdrawiam was też w takim razie, drodzy widzowie. Muszę gdzieś położyć mój teleporcik. Powiem wam tak, oni mają słaby team. Ale my też nie mamy najlepszego, niestety. Gdzie pan kolega tu wpadł? Od góry bije to wszystko klaunik. Dobra, klaunik nie żyje. Tutaj jeszcze jest gdzieś ninja, który nas bije, a nawet dwóch chyba. Także no, dwóch ninja i ten jeden wcześniej klaun, no, byli w stanie nas zabić, powiem wam.
No, zabili mnie. Niestety, my nie mamy obrony. Też mamy trzech ninja, a tylko ja zaatakowałem do tej pory. Nie wiem, jeden ninja chyba awczy kompletnie, nic nie robi. No i to jest to. Niestety, drodzy widzowie, jeżeli gracie już ze mną, to grajcie w grę komputerową, a nie piszcie pozdrów kogoś tam, bo to jest bez sensu. No i patrzcie, już jest wybuch, już będzie wybuch. Ja tam nawet nie defuję. Bez sensu oni to... Oni nie widzą, co się dzieje. Kompletnie nasi nie zauważyli tego, że Gostek sobie tam coś zrobił. No okej, okay, no ja nie mam szans, bo ja dostanę teraz... nie mam szans, ja jestem tylko postacią skillową. Ich jest za dużo, oni na mnie się skupiają, przeciwnicy się skupiają na mnie, a moi nie robią kompletnie nic. I niestety muszę powiedzieć, że takie osoby, które właśnie grają ze mną, piszą takie durnoty jak teraz nasi sojusznicy, lecą u mnie niestety do czarnej listy osób, z którymi nie chciałbym grać w przyszłości, a na pewno nie zostaną dodani do żadnej listy znajomych, czy coś takiego. Na to już nie ma żadnej opcji, nie ma żadnej nadziei na coś takiego. Czekajcie, ładuję, super. To sobie poładowałem. Ja pierdzielę, nie ogarniam, co się dzieje, bo tych ninja jest strasznie dużo. W sensie, u nas jest trzech ninja, u nich jest dwóch chyba, czy trzech też ninja. I trudno ogarnąć, czy to jest nasz ninja, czy przeciwny po prostu w tym momencie. Naprawdę. No dobra, no ja potracam, ja dużo teraz nie zrobię w tym meczu niestety. To od razu mogę zaznaczyć. O, przyjdzie klaun za mną i mnie zabije, bo dlaczego nie? Bo naszych trzech ninja nic nie robi. Nic nie robią. Ja zabudowałem jakoś teoretycznie z tym Yetim drugiego respa naszego, ale wątpię, żebyśmy coś zrobili. Ten jeden coś gra, jeden ninja coś gra. Gripson tak, nie bardzo. Co? Jak oni się będą tylko zabijać, to nam nic nie da kompletnie. Zabijanie się ich nic nam nie daje w tym momencie. Zabijanie się jest useless dla nas, tak naprawdę. Dla nas jako dla teamku. Okej, okay, tutaj nie odkryli jeszcze mojego tego. No mi trudno jest w ogóle założyć im cokolwiek w tym momencie, ten teleport. Trudno mi jest założyć, bo oni mają strasznie mobilne postacie. Oni mają bardziej mobilne postacie niż ja. O, już idzie do mnie klauniak. No, a ja wszedłem w ich pułapki w tym momencie. Mają gdzieś położone w piasku pułapki po prostu. No okej. Okay. Trudno będzie to zrobić, naprawdę. Nasi nie potrafią. Nasi, bo ja to już też powtarzam wiele razy. Nie ma co się patrzeć na te same staty tylko, bo gościu może mieć i 10-2, być ninją i porobić fragi, bo to jest bardzo fajna postać na robienie takich statystyk, ale nie będzie nic grał po prostu. Teamplay to jest zero dla takiego ninży, który po prostu leci, żeby sobie pofragować w ten sposób. Nie wiem, co się dzieje, ale zabiłem. Także okej, okay, spróbujmy tutaj tak. No zaraz mnie ktoś wyczai. To jest o tyle trudniej w moim przypadku. No dokładnie, już mnie wyczaił ktoś. Dobra, no nie idźcie i patrzcie, idą za mną, no po prostu. A Jesus. Dobra, no nie pchaj się za mną. Gościu, zejdź mi stąd. Zejdź mi stąd, typie, no nie pchaj się. Dwie postacie skillowe chcą się za sobą pchać. No normalnie nie ma sensu coś takiego. Dobra, wrzucam jeszcze jedną bombę. Może coś z tego wyjdzie. Z tej bombki. Już mnie ktoś od pleców bije. Spoko. Zaraz, ninja mi wejdzie. Okej. No bez F-ki nie jestem w stanie tego zrobić. A nie chcę też F-ki marnować na każdego jednego ninja. Też na to zwróćcie uwagę. Mógłbym wytracić F-kę. I bym go zabił. Gdyby nie przeładowanie, bym go zabił, bo z przeładowaniem go prawie zabiłem. Ale no, ja wolę trzymać F-kę na jednak, nie wiem, wydaje mi się na coś lepszego. Tylko, że, no patrzcie na ten, nie, ja nie wiem, co on robi, co on ma w głowie, ten gościu. Gościu, co ty robisz, ty piarzu najgorszy. Dobra, czy ja będę w stanie jakoś, nie wiem, przejść do nich z tyłu, cokolwiek? Spróbuję przejść tak, żeby mnie nie zauważyli. Pewnie mnie zaraz ktoś wyczai, bo jednak tyle skillowych postaci, to one gdzieś latają tu cały czas po prostu. Ale jeżeli nikt mnie nie przyczai, to byłbym w stanie może założyć im teleporcik, żeby tutaj szybciej przychodzić. No i stąd mógłbym sobie na przykład już przechodzić szybko, nie wiem, gdzieś tędy. Tylko nie wiem, czy tu jest jakieś przejście jakiekolwiek. W tym momencie możemy je zrobić oczywiście.
i do tego będę dążył, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie lubię takich meczy, gdzie nie mamy my. Oni mają jeszcze healki, to jest o tyle. Nasz Yeti nie da nam heala. Sobie może dawać, oczywiście. Sobie może ile chce dawać heala, ale nam nie da nic. Taki healek jego. Okej, okay, zniszczyłem jedno działko. Ktoś już mnie tak jakby w plecy bił? Czy mi się wydawało tylko? No tak, bił mnie już w plecy. Tu... Nie, nie to! Zła broń mi się załączyła! Wiecie co? Gdyby mi się załączyły pistolety, tak jak chciałem to zrobić, możliwe, żebym go zabił, bo on ładował. Ale nie, mi się załadowały. Niestety... mi się załadowało... granatnik, wyrzutnia rakiet. No, niech będzie. Co robią ninja tymczasem? Pewnie nic. Chyba tam był przeciwnik, tak mi się wydaje. A nie, to był nasz? Nasz mi rozwalał drogę? Co? Jaki typek? Wytypy. Halo? Tam widziałem przeciwnika już. Mógłbym próbować bombę założyć, ale jest małe prawdopodobieństwo, że uda mi się to zrobić. Większe prawdopodobieństwo, że zrobię teraz to na tej zasadzie. Czekajcie, szybko. Nie to! Szybko. Szybko, dobra. Bijemy, 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 bijemy. Zbijamy im, ale oni nam zbijają drugi w tym momencie. W ogóle gościu na mnie pójdzie. Wiedziałem, to był łatwy cel. No nie, no. Mamy jeden. Jeden za dwa. To się nie kalkuluje, panowie, w drużynie. Jeden za dwa śni... No i co gościu? No, on sobie skacze. On sobie biega po mapie i skacze. No fajnie się bawisz, kolego. Ale nam atakują. A to ta zabudowa naszej drużyny to już jest śmiech na sali kompletnie, bo ja tam na przykład nie wejdę. Ja nie wejdę na taką zabudowę. Dobra, trzeba to wypakować w końcu, efeczkę. Bo inaczej tu nic nie będzie. Tutaj bomba zaraz wybuchnie. Ja pierdzielę. I tu jest gdzieś przeciwnik. Albo był gdzieś przeciwnik. Albo jest, nie wiem. Tam jest przeciwnik u nas! Cały czas jest przeciwnik! I ninja go nie mogą dupnąć. Czekajcie. Schowali mi przejście. Okej, okay, fajnie panowie. Super się bawicie, widzę. Świetna zabawa. Nie. Timek po prostu sucks too much. Dobra, wiecie co ja sobie zrobię? O, no i już przyszedł kolega, który mnie zaraz tu zabije. Znając życie. Panie z pistolecikiem. Z pistolecikiem do mnie, kurde. Z pistolecikiem lub bez pistoleciku. Wiecie co, ja sobie destroya chyba nabiję po prostu. Zacznę uderzać bombami gdzieś, w kilku miejscach, żeby... Uderzę po prostu bombami, żeby sobie punkty nabić destroya. Bo znowu, ja zbierałem ileś czasu te klocki, a nie jestem w stanie ich wykorzystać przez to, że w sumie no nie ma gdzie tego położyć, tak żeby cokolwiek to teraz zrobiło. Witam pana. No zabij go! Zabij gościa! Dobra, wybuchnie, przynajmniej tyle. Dobra, zabiłem ninja, który mnie gonił. Całkiem nieźle to wyszło. In plus to wyszło, bardzo. Powinienem był go w stanie zabić. Dobra. Biję im tego cuba. Gościu mnie zaraz zacznie bić od pleców, ale... Jestem w stanie go zabić. A, tylko drugi mi od razu przyszedł, niestety. Fuck! Powiem wam, że gdybym miał amunicję, albo gdybym nie ładował, byłem w stanie go jeszcze zabić. Ale i tak, widzicie, ja sam byłem w stanie przejść do nich. Tymczasem nasi ninja... Dobra, teraz jeden uderzał. Ale to jest ten jeden, który gra jeszcze oprócz mnie. Ten XXXXX, to nie jest Polak na pewno. On coś gra. Niestety... Reszta nie jestem w stanie tak o nich powiedzieć, żeby coś grali. To nie, no po prostu no nie mogę. Tak się na nich patrzę i tak. Panowie, zagrajcie coś, please. Kira-chan jest fajna, powiem wam tak. Ona jest bardzo fajna, gościu się zabił sam.
Okej, mógłbym to zauważyć szybciej. Dobra, ja uciekam. Oni będą na mnie polować. Oni na mnie polują, bo wiedzą, że ja kuźwa coś robię po prostu w tym meczu. Okej. Wyjdziemy sobie tędy i lecimy dalej. Można byłoby to trochę poszerzyć, ten tunelek w tym momencie, ale to nie jest takie ważne, jak wejście tam po prostu i rozdupienie znowu czegoś. Nie, ja tu zginę niestety. O, fuck. Nie zdążę bombki zamontować, a ninja stoi i się patrzy. Dobra, zabił przynajmniej jednego. Zabił jednego ninja. Okej, niech będzie. To jest ten lepszy ninja. On jeszcze jest w stanie zabić tego drugiego. Dobra, zabił go. Może będzie bić. Nie, bo on ma trzeciego. Nie. No nasz Yeti nawet nie jest w stanie zablokować, nie wiem, zdefować zbytnio wizę. Nie, no nie wiem, co jest z tym teamkiem. Czy my coś zrobimy? Musielibyśmy się... Ja bym się musiał po prostu jeszcze wbić. Oprócz... Gramy we dwóch. Coś tak czuję. Że my gramy w tym momencie we dwóch. Ja i ten jeden ninja. Tak się niestety czuję w tym meczu. Mi też jest trudno działać, kiedy ja mam nagle na plecach trzech ninja. Także bierzcie to pod uwagę. I czasem się muszę zdecydować na bicie kogoś innego, niż bym chciał. No właśnie, nie mogłem go bić, kurde, no! Szlag, oni co chwilę mają ninja, clown, coś, przyjdzie, walnie mnie. Gdzie są nasi ninja? Jeden sobie stoi obok teleportu, nie wiem, stoi sobie. Nasz Yeti zaczął atakować. Ciekawa taktyka, panie Yeti. Pan atakuje, pan w defie zbytnio nie dał rady wcześniej, ale zaatakuje pan. Okej, proszę atakować, Den. Nie. Jeszcze ktoś to zniszczył. Dobra, idziemy stąd. Spróbujemy może inaczej, spróbujemy może tamtą drugą trasą przejść. Coś buchło? Nie, to wleciał ten super jakiś przedmiot. Super przedmiocik. Wyjdzie znowu dłuższy, kurde, odcinek, przez to, że ten drugi mecz się strasznie przeciąga. Chociaż nie powinien, teoretycznie. Dobra. Montujemy. Montujemy tego Tureto. Fuck, w tym momencie zabrakło mi ammo. No nie. No nie, god damn. Ja pierdzielę, w tym momencie jeden strzał w tego Pawła. I bym go zabił, no kurde. No trudno mi jest coś tam zrobić z killową postacią samemu, jeszcze Kiromchan. Naprawdę, no próbuję, ale god damn. Ten XXX musi mi pomóc jeszcze, żeśmy cokolwiek zrobili. Nie, no reszta, no patrzcie, co oni robią. Gościu se strzela do naszego ninja. XD. Nasz ninja coś tam robi. Dobra. Hubix normalnie wszedł i w końcu coś... W ogóle zadał jakieś chyba obrażenia obiektywowo. No niemożliwe. Ale nas chyba zbiją w tym momencie. Tak mi się wydaje. Ja już nawet nie wracam na defa. To jest bez sensu wracać na defa. No i przegraliśmy. Okej. Okay. No i w takim razie w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, czyli taki dzwoneczek, to jest oczywiście obok liczby subskrypcji bodajże pod filmem. Także jeżeli pasuje wam ogólnie ta seria, podoba się, zostawcie którąś z tych opcji. No trudno, żebym nie był pierwszy tak naprawdę w tym meczu. Ten XXX mógł mi zagrozić. Hubix miał teoretycznie nawet najwięcej obiektywa. Ale on nie wniósł nic do meczu, nic nie wybudował, on prawie, on nawet nic najmniej tak naprawdę zniszczył klocków, zarobił. Nic nie zniszczył, żadnych bomb. Niestety, tak wyszło. Czułem się, jakbyśmy grali po prostu, nie wiem, w dwie osoby troszeczkę. Może oni wnosili, może Gripson i Hubix wnieśli tak po pół osoby, ale ten... Yeti, nie wiem, też chyba nic. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!